przy tych 50 punktach, które były jako kryteria wybrane, jaka lokalizacja będzie wybrana pod tą inwestycję, trzy takie najważniejsze zauważyły, jeżeli chodzi o lokalizację w oporu. Tak, to jest oczywiście, muszę powiedzieć, położenie geograficzne, ponieważ jest to bardzo blisko autostrady A4. Dostęp tutaj do kadry wyższej, mamy tutaj politechnikę, mamy tutaj zasoby, które chcielibyśmy w późniejszym terminie jakoś wykorzystać w naszej pracy. Oraz to najważniejsze to jest to, że po prostu praca z ludźmi była bardzo udana. Tak? Czyli ja byłem w różnych urzędach w Polsce, spotykałem się z różnymi pracownikami, z ludźmi. Tutaj z Opola miałem taki pierwszy sygnał, który mnie zadowolił, to jest chęć polskiego inwestora. Plan jest taki, aby jeszcze w tym roku zacząć budowę w strefie na tej naszej działce, którą dzisiaj zakupili i oddać ją do produkcji w czerwcu 2012 roku już. Jeżeli chodzi o wielkość inwestycji, to szacujemy ją na około 30-35 milionów jako pierwsze. Wspomniane zadanie około 300 osób. I nie tylko, można powiedzieć, do takich osób do produkcji, my także będziemy tutaj rozwijali taki dział rozwoju tutaj w Opolu, ponieważ mamy dużą presję na rynku niemieckim, a w ogóle w Europie na inżynierów, którzy będą pracować nad nowymi produktami i chcemy też tutaj w Opolu ten dział umieścić.